Cześć. Z końcem 2020 roku odpalam nowy pomysł. Chciałbym z każdej sesji Rady Powiatu, w której biorę udział, przygotowywać dla Was taki montaż rzeczy, w których zabierałem głos, w których byłem aktywny, żebyście wiedzieli, czym ja, jako radny, zajmuję się w Waszym imieniu. Mam nadzieję, że pomoże Wam to zapoznać się nie tylko z moją pracą, ale też generalnie z tym, czym zajmuje się Rada Powiatu, czym zajmują się samorządowcy. Pierwszy temat, który dzisiaj podejmowałem, a który na filmie z sesji nie nagrał się w całości, to temat Stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy, które uzyskało z budżetu powiatu radzyńskiego grant w wysokości 2000 zł i niestety przez pomyłkę wydatkowało środki w ramach tego projektu nie z konta, na który dotacja wpłynęła, ale z innego konta. I jak się okazuje, jest to powód do tego, aby stowarzyszenie ową dotację musiało zwrócić. Temat był poruszany na jednym z posiedzeń zarządu powiatu radzyńskiego, a my jako radni dostajemy takie protokoły opowiadające o tym, czym zajmował się zarząd powiatów pomiędzy jedną a drugą sesją. I możemy o to dopytać. Więc ja dopytywałem, czy środki, które to stowarzyszenie ma oddać, zostaną umorzone i w związku z tym będą mogły zostać na koncie stowarzyszenia, czy też, jak mówi prawo, a urzędnicy, radni, starostowie, burmistrzowie poruszają się tylko i wyłącznie, albo powinni poruszać się tylko i wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Więc czy te środki będą zmuszeni ci, którzy prowadzą to stowarzyszenie, zwracać? Był kontrolowany po prostu jego realizacja przez naszego pracownika w Wydziale Kontroli. No i pojawił się problem. Polegał on na tym, że w ramach umowy, którą zawieramy o dotację, po prostu środki z dotacji muszą być na konkretnych wskazanych w umowie kontach. Po tej informacji od pana Czekaja, czyli pracownika z kontroli, na zarządzie powiatu podjęliśmy decyzję o skierowaniu do ósmego koloru tęczy wniosku o wyjaśnienia. Te wyjaśnienia zostały złożone, niemniej jednak one tak jakby nie podważyły tego wniosku konkretnego osoby kontrolującej. Po prostu faktów się nie da zmienić. Środki pieniężne to niewielka kwota, bo tam 2000 zł jednak były nie tam, gdzie mogą. Zgodnie z prawem musieliśmy wszcząć procedurę po prostu żądania zwrotu kosztów. Po sprawdzeniu kont stowarzyszenia okazało się, że stowarzyszenie posiada środki. I obecnie jesteśmy na tym etapie po prostu tego zwrotu środków przez stowarzyszenie. Natomiast chcę powiedzieć tak, zarząd powiatu jest jak do wszystkich stowarzyszeń, a szczególnie do stowarzyszeń pracujących dla osób niepełnosprawnych, bardzo życzliwie nastawiony i wierzymy w to, że uda nam się po prostu współpracując z władzami stowarzyszenia, znaleźć wyjście z sytuacji, które będzie po prostu po pierwsze zgodne z prawem, bo to jest podstawa, i do zaakceptowania przez obydwie strony. Po prostu my musimy poruszać się wyłącznie ścieżkami zgodnymi z prawem. Panie starosto, czyli to stanęło w tej chwili na takiej, w takim punkcie, że oni te pieniądze zwracają i ubiegają się jednocześnie o umorzenie, czyli co, z powrotem je dostaną? Na czym to polega? Jak to ma się zakończyć? Pierwsza kwestia jest właśnie związana z koniecznością zwrotu. Ja bym może prosił, w tym momencie jest na pewno podłączony linkami do naszych obrad kierownik Wydziału Spraw Społecznych. Bardzo proszę pana Jurka Popka o odpowiedź. Chodzi o losy pieniążków dla ósmego kolora. Bardzo proszę. Dziękuję państwu. Więc dwa tygodnie temu był ustawiany wniosek o umorzenie tychże środków, czyli kwoty 2000 na zarządzie. Jako dowody wykorzystania tych środków przedstawiono wyciągi z dwóch rachunków i okazało się, że środki z dotacji z rachunku numer jeden zostały przelane na konto dotacyjne dopiero po zrealizowaniu zadania. Zarząd uznał, że jest to
wykorzystanie dotacji w niewłaściwy sposób i będzie po konsultacji z radcą wystawiona decyzja o zwrocie środków wraz z odsetkami. Rozumiem, że to umorzenie jakby nie będzie zrealizowane i oni te środki zwracają i na tym sprawa się zaczyna. Dokładnie, dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Nie było możliwe prawnie umorzenie w sytuacji, kiedy pieniądze były wykorzystane w niewłaściwy sposób. One leżały na koncie, zadanie było zrealizowane ze środków własnych. Po zakończeniu zadania przelano dopiero z konta dotacyjnego na inne konto. Drugi temat, który podejmowałem, dotyczył budżetu. Ogłaszamy właśnie i głosujemy budżet na rok 2021, a dostaliśmy jeszcze na ostatnią chwilę aktualizację, poprawki, czyli autopoprawki do budżetu na rok 2020. I jedną z tych autopoprawek było przesunięcie dosyć dużych środków, bo 900 tysięcy złotych, z budowy drogi z Radzynia Podlaskiego przez Zbulitów do Wochynia na inną drogę w powiecie. I pytałem o to, ponieważ zadanie to będzie kontynuowane w 2021 roku, skąd taka zmiana i jak to się ma do budżetu w 2021 roku. Dostaliśmy wczoraj autopoprawkę do budżetu 2020 i tam są pewne zmiany. Ja nie wiem, czy one nie będą w jakiś sposób korelować i rzutować na ten budżet 21, więc może nie w odpowiednim momencie chciałbym to pytanie zadać, ale tam jest przesunięcie 900 tysięcy z projektu, który również w budżecie 2021 będzie realizowany, więc chciałbym zapytać w tym punkcie o to przesunięcie. Czy to uzyskał odpowiedź, z jakiego powodu to przesunięcie jest robione i dlaczego tych 900 tysięcy z projektu drogi Radzyń z Bulitów Wochyń przechodzi na inny projekt w zachodniej stronie naszego powiatu. Chciałbym uspokoić pana radnego, że to przesunięcie nie będzie w jakikolwiek sposób kolidowało z nowym budżetem. Powiem, o co chodzi. Realizujemy obecnie kilka projektów drogowych z programu Morawieckiego. Na te projekty był opracowany i podpisany harmonogram robót z wykonawcami. No i tak się złożyło, że na jednej drodze, konkretnie ja to nazywam Zbulitowskiej, po prostu firma Parczewska troszeczkę wolniej robi. Natomiast na tej drodze Gąsiorowskiej firma Siedlecka robi troszkę szybciej. I ponieważ po odbiorze odcinka robót, a chcę powiedzieć, że na Gąsiorach cała masa bitumiczna po prostu została wylana aż do granicy z powiatem łukowskim. I firma po odbiorze pozytywnym wystawiła fakturę, która jest, że tak powiem, o 900 tysięcy większa od tego, co było we wcześniejszym harmonogramie robót. A mamy w obrębie środków na drogę z Bulitowską tego typu kwotę. To jest po prostu operacja. Stąd wyjmujemy coś, co na tą chwilę, że tak powiem, byłoby niewykorzystane i płacimy, ale chcę powiedzieć, że idziemy w kierunku tym, żeby po dzisiejszym odbiorze odcinka z Bulitowskiego, bo tam państwo może jechaliście, to możecie potwierdzić, ale podejrzewam, że tak jest. Też masa bitumiczna została na całym odcinku wylana i dzisiaj będzie odbiór o godzinie 12 i też firma wystawi fakturę, także obie firmy otrzymają takie pieniądze, o jakie wystawiają środki na koncie. Mamy, nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Trzeci temat, który podejmowałem, dotyczy połączeń autobusowych, ponieważ powstaną nowe linie autobusowe łączące miejscowości gminne z Radzyniem Podlaskim, ze stolicą naszego powiatu, ale niestety na liście tych połączeń nie znajdą się połączenia łączące gminy Wochyń, żadnego z jej peryferiów z Radzyniem Podlaskim. I pytałem o to, skąd takie rozwiązanie, dlaczego tak się stało, że ani z Wochynia, ani z Suchowoli w ramach tego projektu i tych nowo powstających linii nie będzie połączeń z gminy Wochyń z Radzyniem Podlaskim. Jedynie takie połączenie biegnące z Komarówki przez fragment gminy Wochyń, przez Bezwolę, drogą krajową nr 63 do Radzynia Podlaskiego. Przeanalizowałem te linie, które są tutaj proponowane i nie pojawia się tam ani Suchowola, ani Wochyń. Czy to znaczy, że w przypadku tych miejscowości linie, które już istnieją, wystarczają zapotrzebowaniu i nie ma potrzeby tworzenia kolejnych?
Czy jest jakiś inny powód, że nie pojawiają się te miejscowości? Dziękuję bardzo. Poproszę pana starostę o udzielenie odpowiedzi. No, panie Kubo, mam pewien problem, bo całym, można powiedzieć, autorem tego projektu i tego wcześniejszego był pan wicestarosta Michał Zając, ale on o godzinie 10 musiał się tak jakby przestawić na konferencję z wojewodą lubelskim. Ja wiem tylko to, że po pierwszym etapie w roku 20 przeprowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi włodarzami gmin i na podstawie doświadczeń z tego roku zostały utworzone kursy na rok, zaproponowane kursy na rok 21. I właśnie jedynym wójtem, który po prostu stwierdził, że jeden z kursów na jego terenie po prostu jest, krótko mówiąc, no nieprzydatny, bo jedna osoba jeździ, to doszliśmy wspólnie do wniosku, no nie będziemy na siłę kontynuowali kursu, do którego na pewno wójt się nie dołoży, bo jeżeli twierdzisz, że on kompletnie nie spełnia oczekiwań. Natomiast na terenie, jak pan zauważył, gminy Borki powstały nowe kursy. O, już jest włączony pan Michał Zając, wicestarosta radzyński. Ja bym, panie przewodniczący... Dokładnie, właśnie pan wicestarosta zgłosił chęć zabrania głosu. Proszę bardzo. Tak jak powiedział pan starosta, przed przystąpieniem do programu konsultowaliśmy obecne i trasy, które mogłyby być powstać z włodarzami samorządów, również z panem prezesem PKS-u. No i na podstawie tych rozmów zostały wypracowane te trasy, które zostały tutaj ujęte w tej uchwale. Tutaj tak pan wójt gminy Wochli właśnie zrezygnował z jednej z tras i wygląda to, jak wygląda w tym momencie. Ale tak jak mówię, trwały konsultacje, nie podjęliśmy tej decyzji samodzielnie. Doskonale pamiętam tę sytuację, w której mieliśmy problemy z uczniami, którzy do zespołu szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych dzisiaj, mieli kłopot z dotarciem właśnie z miejscowości Suchowola i jak rozumiem, ten problem jest zażegnany, że nie ma takiego zapotrzebowania, tak? Czy jestem w błędzie? Z tego, co pamiętam, pan wójt po rozmowie z panem prezesem PKS-u zdecydowali się na powiększenie tego autobusu, który przejeżdża przez te miejscowości i problem miał być zażegnany. Nie mamy żadnych sygnałów, żeby on w tym momencie istniał. I ostatni temat, który poruszałem, a który jest dosyć ciekawy, ponieważ rzadko się zdarza, żeby radny Jakubowski zgadzał się z radnym Mazurkiem, dotyczy szczepień przeciwko COVID-19. Zapytałem, czy szczepienia te będą odbywać się w Radzyniu i zaproponowałem, abyśmy jako radni, a więc osoby publiczne, zrobili coś, żeby zachęcić mieszkańców naszego powiatu do tego, żeby nie bali się szczepień, ponieważ dużo straszniejsze od szczepień są powikłania po COVID-19. Powikłania, które zdarzają się często i to nie tylko u osób starszych czy chorych, ale nawet u osób w sile wieku. Także zobaczcie, co wynikło z naszej dyskusji i dzięki za to, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że jeżeli wam się podobało, to dacie mi znać, żebym robił takie dalej. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego na cały nowy rok. Radny Jakub Jakubowski zgłaszał się. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja w pewnym sensie w nawiązaniu do tego tematu chciałbym zaproponować, zgłosić wniosek. Jak dobrze wiemy, rozpoczął się proces szczepień przeciwko COVID-19. Chciałbym z jednej strony zapytać, czy u nas w powiecie, w naszym szpitalu takie szczepienia będą wykonywane. Z drugiej strony, widząc, co się dzieje w naszym kraju, że bardzo wiele osób z różnych przyczyn obawia się albo wręcz nie chce poddać się szczepieniu, co ma się nijak do rzeczywistego ryzyka, szczególnie w przypadku osób starszych albo takich obciążonymi różnymi schorzeniami. Wydaje mi się, że powinniśmy zająć tutaj jakieś stanowisko, a przynajmniej ci, którzy nie obawiają się o szczepienia, opowiedzieć o tym publicznie, tym samym zachęcając mieszkańców naszego powiatu, szczególnie tych starszych lub bardziej zagrożonych, do tego, żeby się nie obawiali i poddali takiemu szczepieniu. Ja osobiście swoich rodziców gorąco do tego namawiam i oni są już jako osoby narażone na ciężki przebieg choroby
zapisane do szczepień, ale bardzo bym chciał wnioskować o to, abyśmy podjęli takie stanowisko, czy też wykazali się inicjatywą, która miałaby na celu promocję odpowiedzialnych zachowań wobec całej naszej społeczności. No właśnie, bo ja teraz adrem do wypowiedzi pana radnego Jakubowskiego chcę powiedzieć, skoro mamy tutaj deklarować publicznie, ja jako starosta rodzyński w pierwszym możliwym dla siebie momencie, jak trzeba będzie, to i publicznie to zrobię, ale nie chciałbym burzyć kolejki, no bo w tym momencie mam pecha, że nie mam 60 i będę musiał poczekać, ale na pewno w momencie najpierwszym, gdy tylko będę mógł to uczynić, to zrobię. Natomiast uważam, każdy Polak będzie musiał samodzielnie tą decyzję podjąć. To nie może być forma jakiejkolwiek presji. Uważam, tak jak pan zresztą, że powinniśmy się wszyscy zaszczepić, natomiast no, nikt nikogo za rękę, że tak powiem, nie będzie mógł nawet ciągnąć. Na pewno będzie, ja powiedziałem pracownikom, kierownikom wydziału w mojej jednostce, że zrobię wszystko, żeby oni jak najszybciej mogli być bezpieczni, żebyśmy mogli w sposób pełny, otwarty po prostu funkcjonować, bo dzisiaj to jesteśmy jak w oblężonej przez koronawirusa twierdzy. Także po prostu całym sercem jestem za szczepieniem jako człowiek, który z logiki się bronił, to powiem tak. Dla mnie w pełni logiczne jest to, że dla mnie zagrożenie szczepionką jest wielokrotnie mniejsze niż zagrożenie koronawirusem. Dziękuję bardzo. Ja osobiście też mogę się tylko podpisać pod słowami swoich poprzedników. Jesteśmy osobami publicznymi, cieszymy się zaufaniem społecznym, dlatego też swoim przykładem powinniśmy zachęcać wszystkich do tego, żeby się zaszczepili.